Jesteśmy przedstawicielami wolontariatu Dobra Wola, którego patronem został błogosławiony Edmund Bojanowski. Nazywamy się Wolontariat Dobra Wola, dlatego że działamy z własnej woli. Nikt nam nie każe, robimy to, co chcemy. Są chwile, w których musisz zmienić świat na przekór mimo jego wad. To życie przecież w końcu twoje jest. Marzenia spełnisz, jeśli chcesz. Zaczaruj ludzi wszystkich wokół nas czystym sercem. Rozjaśnij swoją twarz, odważnie leć do gwiazd. Magiczną siłę masz. Wystarczy tylko chcieć odrzucić rzeczy złe, uwierzyć w miłość. Wystarczy tylko chcieć powitać nowy dzień, nieważne to, co było. Ty możesz wszystko, możesz wszystko, gdy bardzo tego chcesz dziś. Zmienisz przyszłość, zmienisz wszystko, bo bardzo tego chcesz. Na szarym niebie rozpędź chmury złe, bez strachu biegnij w letni deszcz. Naucz się u innych budzić śmiech, odwaga przecież to nie grzech. Zaczaruj ludzi wszystkich wokół nas czystym sercem. Rozjaśnij swoją twarz, odważnie leź do gwiazd. Magiczną siłę masz. Wystarczy tylko chcieć odrzucić rzeczy złe, uwierzyć w miłość. Wystarczy tylko chcieć powitać nowy dzień, nieważne to, co było. Ty możesz wszystko, możesz wszystko, gdy bardzo tego chcesz dziś. Zmienisz przyszłość, zmienisz wszystko, bo bardzo tego chcesz. Wystarczy tylko chcieć odrzucić rzeczy złe, uwierzyć w miłość. Myszka, czy to jest gitara? Bim, bam, bom. To była gitara? Agnieszka, to była gitara? Nie wiesz, tak się cieszysz i nie wiesz, że to gitara była? Czy to mogła być gitara? Co to było? Czy to jedzie tramwaj? Czy dojedzie tramwaj? Tak, jechał tramwaj. To jechał tramwaj, dobrze. Nieważne to, co było. Ty możesz wszystko, możesz wszystko, gdy bardzo tego chcesz dziś. Zmienisz przyszłość, zmienisz wszystko, bo bardzo tego chcesz. Jest osobą otwartą, pomocną i przyjacielską. Głowę ma pełną pomysłów. Działa w szkolnym wolontariacie oraz robi wszystko na rzecz szkoły. Swoją osobowością angażuje wszystkich do działania w wolontariacie. Iza jest bardzo fajna, sympatyczna. Działa w wolontariacie Dobra Wola od 4 lat. Ma bardzo dużo pomysłów. Jest naprawdę bardzo fajną dziewczyną. Jako wolontariuszka podczas obozów letnich wykazała się wielką kreatywnością i odpowiedzialnością. Pełnią
pełniła rolę pomocy. Bardzo cenimy sobie Izy obecność w naszym warsztacie terapii zajęć. Iza jest niezawodna i zawsze można na nią liczyć. Iza przez te 4 lata w sposób bardzo aktywny, sumienny i uporządkowany działała na terenie naszej szkoły, współpracując z samorządem klasowym, także samorządem uczniowskim oraz pełniąc funkcję redaktor naczelnej szkolnej gazetki Baczyński News. I to ona swoimi zarówno przeżyciami, jak i doświadczeniami, bardzo często czerpanymi z pracy w wolontariacie szkolnym Dobra Wola, inspirowała kolejne numery tej gazetki. Po tych 4 latach oceniam Izę jako osobę, na którą zawsze można liczyć, która zawsze chętnie wyciągnie pomocną dłoń dla tych, którzy tej pomocy potrzebują. Iza jest wrażliwa. Pełna serca, umiejąca zatrzymać piękno w zdjęciach. Praca w wolontariacie sprawiała jej wiele radości. Na Izę zawsze można liczyć. To wiedzą i wychowawcy, i koleżanki, i inni pracownicy naszej bursy. Iza otrzymała nagrodę. Nagrodę taką otrzymują wychowanki, które aktywnie udzielają się w życiu bursy, które mają wzorowe zachowanie. Nasza Iza. To niebanalna dziewczyna o bardzo kreatywnej, bogatej osobowości. Łączy w sobie wszystko to, co w człowieku jest najlepsze. Dużą empatię, duże zaangażowanie i chęć pomocy innym. Jeżeli Ty potrzebujesz pomocy, to pamiętaj o tym. Od Izy tą pomoc zawsze uzyskasz. Patrzę na Izę całościowo, również pod kątem jej doświadczeń rodzinnych. Jest mistrzem dobrej organizacji czasu. Ma ogromną wrażliwość i głębsze spojrzenie, które przekracza granice trudnej czasem powierzchowności. Jest to spojrzenie pełne bezpiecznej akceptacji. Są chwile, w których musisz zmienić świat na przekór mimo jego wad. To życie przecież w końcu twoje jest. Marzenia spełnisz, jeśli chcesz. Zaczaruj ludzi wszystkich wokół nas czystym sercem. Rozjaśnij swoją twarz, odważnie leć do gwiazd. Magiczną siłę masz. Wystarczy tylko chcieć odrzucić rzeczy złe, uwierzyć w miłość. Wystarczy tylko...